Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję smartfona Oppo Reno 5 5G. To telefon, który już od samego początku ujął mnie pewnym szczegółem. Swoją smukłością, tym jak leży w ręku. To jest element, który w obecnych czasach trochę czasem gdzieś umyka producentom, a tak naprawdę w dużym stopniu odpowiada za to, jak odbieramy całe urządzenie. Bo tak naprawdę to jest taki po prostu poprawny średniaczek, ale jednak przez to, że fajnie się go trzyma, strasznie polubiłem korzystanie z tego urządzenia. Ale nim opowiem Wam o tym, jak mi się z niego korzystało, najpierw szybki rzut oka do wnętrza opakowania. Co znajdziemy w pudełku? Widać, że Oppo pamięta o podstawowych rzeczach, bo jest tam i ładowarka, w dodatku szybka. Jest oczywiście przewód USB, Oppo wciąż dodaje słuchawki, choć to obecnie, powiedzmy, niemodne. Dla mnie te słuchawki Oppo okazują się być trochę niewygodne w noszeniu. Wylatują z moich uszu, trochę uwierają, ale to są moje uszy. Dla Was mogą okazać się całkiem wygodne, a najważniejsze, że w ogóle są i że grają całkiem nieźle jak na zestaw fabryczny. Jeżeli chodzi o stylizację tego smartfona, no to cóż, niczego złego nie da się tu powiedzieć. Telefon można mieć w klasycznej czerni, ale myślę, że większym powodzeniem będzie się cieszyć ten wariant błękitny. Nie tylko wygląda dużo ciekawiej, ale jest też praktyczniejszy, bo jest matowy. Dzięki temu praktycznie wcale nie zbiera śladów palców i co najważniejsze, również raczej ciężko go porysować. Pewnie, że jak gwoździem się przyłożycie, to porysujecie, ale mikroryski od odkładania telefonu na płasko, od szurania nim po stole raczej nie powstaną. Jeżeli chodzi o ergonomię, to tak jak powiedziałem, telefon po prostu genialnie leży w ręku, naprawdę. Nie ucieka z dłoni, trzymamy go bardzo pewnie, co też jest dosyć ważne. Bez problemu, jak widzicie, daje się objąć w zasadzie w całości palcami. No i oczywiście wszystko jest tu na swoim miejscu. Jak widzicie, gniazda położone typowo, na górze pusto, a jedynym, do czego trzeba się będzie przyzwyczaić, to rozmieszczenie przycisków, bo włącznik jest z jednej strony, a przyciski głośności po stronie przeciwnej. Na początku może to sprawiać trochę kłopotów, bo ja na przykład permanentnie przyciszałem telefon zamiast go odblokowywać. Z jednej strony może to trochę karkołomne, ale z drugiej idzie się do tego przyzwyczaić, także też jakiejś specjalnej krytyki tutaj nie będę wygłaszał. Warto również zauważyć, że telefon już od samego początku jest dobrze chroniony. Oppo dostarcza w zestawie silikonowy pokrowiec, a telefon ma do tego fabrycznie aplikowaną folię ochronną. Ponadto całe urządzenie chroni powłoka hydrofobowa, taka na wypadek przypadkowego zachlapania, zamoczenia czy deszcz. Oppo Reno 5 5G wyposażono w AMOLEDowy wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania obrazu 90 Hz. Do tego wyświetlacza trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, może poza tym, że ma otworek na aparat do selfie. Ekran oferuje ostry obraz o mocno nasyconych barwach. Ja akurat taki lubię, a jeśli wolicie trochę bardziej stonowane, możecie sobie takie ustawić, korzystając z odpowiednich opcji w menu. Możecie również na stałe zmniejszyć częstotliwość odświeżania obrazu do 60 Hz, by oszczędzać akumulator. Kąty czytelności obrazu są przyzwoite, podobnie jak poziomy jasności minimalnej i maksymalnej, chociaż tej drugiej nigdy dosyć. Tu akurat na szczęście ten ekran dobrze spisuje się w słoneczne dni. Nie zabrakło oczywiście ciemnej wersji interfejsu, mamy również system ochrony wzroku przed szkodliwym pasmem światła niebieskiego, a panel dotykowy działa prawidłowo, działa jak należy. No niestety ta fabrycznie naklejona folia na wyświetlaczu nie należy do najtrwalszych i najtwardszych, na szczęście pod nią mamy Gorilla Glass 5, także nie ma problemu. A co widzimy na ekranie? Na ekranie, moi drodzy, mamy Androida 11 z interfejsem ColorOS. To jest firmowy interfejs Oppo, który w sumie daje się polubić. ColorOS to takie sympatyczne połączenie bogatego azjatyckiego sznytu tworzenia interfejsów ze sznytem europejskim, czyli takim nieco skromniejszym, bardziej prostym. No i na przykład do obsługi wiadomości i SMS-ów mamy po prostu aplikację od Google'a, ale z drugiej strony od producenta dostajemy parę dodatków. Mam tu na myśli chociażby praktyczne firmowe apki pomagające w przenoszeniu danych ze starego telefonu, czy w późniejszym oczyszczaniu systemu ze zbędnych plików ze śmieci. Dostajemy również firmowe odtwarzacze muzyki i filmów, dyktafon, czy osobne menu dla graczy, albo aplikację do montażu filmiku. Ciekawostką, chociaż w sumie nawet niekoniecznie zbędną, jest aplikacja relaksacyjna. Interfejs może mieć typową formę z zasobnikiem, taką jaką znamy od lat z Androida, ale może mieć też formę płaską, z kolejnymi ekranami przewijanymi w bok. Jeżeli chcemy, możemy sobie nawet włączyć dodatkowy ekran Google Discover, albo schować trzy przyciski na dole ekranu i zamienić je na wygodne, intuicyjne gesty. Mamy też oczywiście możliwości personalizacji telefonu, chociażby zmiany siatki ikon,
kształtu czy rozmiaru tychże ikon, a nawet kolorów menu albo wielkości czy kroju czcionki. Mamy również szerokie możliwości modyfikacji panelu skrótów, tam jest mnóstwo przycisków do wyboru, oraz animacji towarzyszących przewijaniu ekranów czy korzystaniu z czytnika linii papilarnych. Dodatkowo mamy też fajny gest pozwalający odpalić aplikację poprzez jej pociągnięcie, a nie stukanie w jej ikonę. Mamy też również możliwość wygaszania ekranu podwójnym puknięciem albo podświetlania go poprzez pukanie czy uniesienie telefonu do góry. Oppo daje nam do dyspozycji w ColorOS również wysuwany z boku ekranu panel skrótów, zestaw gestów do wykonywania na zablokowanym ekranie oraz rozbudowane funkcje związane z robieniem zrzutów ekranu czy nagrywaniem ekranu. Pomyślano też o dosyć łatwym sposobie na odpalenie aplikacji na podzielonym ekranie, no i oczywiście o zastąpieniu diody powiadomień, której tutaj nie ma, funkcjonalnym Always On Display. Uzupełnieniem Always On Display, który możemy sobie dość szeroko personalizować i który przekazuje nam dość bogaty wachlarz informacji, jest jeszcze podświetlenie krawędziowe, chociaż ekran Reno 5, jak widzicie, jest płaski. A jak to wszystko działa? No słuchajcie, tym telefonem w benchmarkach nie poszpanujecie przed kolegami, ale na co dzień naprawdę będziecie zadowoleni, bo telefon po prostu się nie tnie i się nie grzeje. Mamy tu typowy średniopółkowy zestaw Snapdragona 765G, 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, niestety nie tej najszybszej, UFS 2.1 tutaj jest. Wszystko to razem bez problemu dźwignie wymagające gry, już nie mówiąc o takich typowych aplikacjach, których na co dzień używamy. Bez problemu obsłuży wielozadaniowość i tak jak powiedziałem, kompletnie nie sprawdzi się w roli grzejnika do rąk, bo ten telefon, no prawie wcale się nie grzeje. Czuć ciepełko tutaj w tym rejonie, ale jest ono naprawdę słabo wyczuwalne, nawet kiedy telefon zagonimy do wytężonej roboty. Czyli widać, że Oppo tutaj odwaliło dobrą robotę. No ale muszę na coś pomarudzić. Przede wszystkim pomarudzę na to, że nie można tu skorzystać z karty pamięci microSD, więc te 128 giga to wszystko, co tutaj możemy mieć, czyli tak realnie, no powiedzmy 110. Jakby było miejsce na kartę, to bym nie narzekał. Nie muszę mieć w standardzie 256, ale miejsce na kartę tak. Trochę różnie bywało też z usypianiem aplikacji pracujących w tle. Czasem funkcja oszczędzania energii ubijała je zbyt agresywnie, ale tu nie było widać żadnej konkretnej reguły. Rozwiązaniem okazało się ręczne ustawienie optymalizacji dla każdej z aplikacji, tych, na których mi najbardziej zależy, z osobna. Benchmarkami tu się nie popiszecie, ale wiecie, czym się możecie popisać? Ładowaniem akumulatora. Zasilacz jest wielki. Nie w każdą listwę czy gniazdko się zmieści. Ale to, co on robi, ładując akumulator, to po prostu istne cuda. Cyferki na ekranie po prostu biegną. Ten telefon napełnia się, moi drodzy, w nieco ponad pół godziny. W praktyce to jest pół godziny, no bo nigdy raczej nie dopuszczamy do całkowitego rozładowania się akumulatora do zera i ładujemy go tam od 5, 10, czasem nawet 15%. Ładuje się po prostu jak przeciąg, a przy tym wcale nie robi się gorący. Dużo cieplejszy robi się zasilacz, to chyba lepiej, że nie telefon. Czasem jednak potrafi ładować się wolniej, by jakby wydłużyć żywotność akumulatora, nie przegrzewać go zanadto. Na przykład w nocy. Telefon uczy się, kiedy go ładujemy i jak, i po jakimś czasie sam automatycznie, nazwijmy to, wyczuwa, kiedy zależy nam na super szybkim dopełnieniu akumulatora, a kiedy po prostu położyliśmy go pod ładowarką i powiedzmy poszliśmy spać. I wiecie co? Najlepsze jest to, że to po paru dniach już zaczyna działać praktycznie bezbłędnie. No i teraz pytanie. Czy mając telefon, który ładuje się tak niesamowicie szybko, ktoś będzie zastanawiał się nad tym, ile ten akumulator w ogóle popracuje? No spokojnie, tutaj też nie ma problemu. Akumulator bez żadnego wysiłku absolutnie jest w stanie utrzymać telefon przez cały dzień przy życiu. Dwa dni to też dla niego jest żaden wyczyn, czyli jest to taki normalny w tej chwili powiedzmy standard dla smartfona, no ale szybkość ładowania to już jest ponadstandardowa tutaj. No i oczywiście znów muszę do powiedzmy tego kilograma cukru dorzucić trochę dziegciu, bo nie ma ładowania indukcyjnego. Nie będę absolutnie narzekał na pakiet zabezpieczeń, który oferuje Oppo Reno 5 5G. Jest rozpoznawanie twarzy, oparte co prawda tylko o przedni aparat, takie proste, ale działające nawet przy bardzo słabym świetle, bo ma możliwość podświetlenia naszej gęby ekranem. A oprócz rozpoznawania twarzy mamy też czytnik linii papilarnych, który jest po pierwsze położony w wygodnym miejscu pod ekranem, po drugie działa dobrze. Działa szybko, działa sprawnie i dosyć bezbłędnie, a jego bezbłędność poprawia się zdecydowanie, kiedy zdejmiecie fabryczną folię z ekranu.
Wtedy to jest po prostu 10 na 10. Idealnie. Jeśli chodzi o komunikacyjną stronę Renault 5G, tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Telefon ma oczywiście 5G, ma NFC Dual SIM, 5G oczywiście we wszystkich obsługiwanych w Polsce zakresach. Nie stwierdziłem żadnych problemów z utrzymywaniem zasięgu, czy z działaniem Wi-Fi albo Bluetooth. Dwuzakresowa nawigacja również działa bez zarzutu, a jakość połączeń jest świetna. Jedyne zastrzeżenia mam tutaj, co w sumie chyba staje się powoli tradycją, do działania czujnika zbliżeniowego, który nie zawsze reaguje prawidłowo i idealnie rozpoznaje, kiedy telefon mam przy uchu. Niestety Oppo Reno 5 5G ma tylko jeden głośnik, nazwijmy to głośno mówiący, czyli do słuchania muzyki do trybu głośno mówiącego. Głośnik robi co może, bo w sumie gra nie najgorzej, no ale niestety jest jeden. Na pocieszenie mamy mini jacka, co jest obecnie coraz rzadsze. Tutaj jest mini jack, a czego nie ma? Nie ma przyjemnej wibracji, jest taka trochę mało przyjemna. Oppo Reno 5 5G dysponuje dość typowym dla średniaków zestawem fotograficznym. Mamy tu główną matrycę 64 megapiksele z przysłoną 1.7 i cyfrową stabilizacją. Mamy szerokokątny aparat 8 megapikseli z przysłoną 2.2 i polem widzenia 119 stopni i do tego dwa 2-megapikselowce do makro i do rozmywania tła. Natomiast z przodu w otworku znajdziemy porządny 32-megapikselowy aparat do selfie. Zdjęcia z Oppo Reno 5 5G z całą pewnością Was nie rozczarują. W dzień ucieszą wysoką ostrością i bogactwem barw. To ostatnie może być jeszcze obfitsze, kiedy włączymy optymalizację ujęcia za pomocą sztucznej inteligencji. To jak zwykle czasem, no czasem po prostu przewala z kolorami. Trzeba po prostu wypróbować. Zrobić jedno zdjęcie z AI, drugie bez niej i zobaczyć, które jest lepsze. Czasem to z AI jest lepsze, czasem nie. A poza tym to w zasadzie trudno tu cokolwiek krytykować. Może poza cyfrowym zoomem, którego użyteczność moim zdaniem kończy się na 5-krotnym przybliżeniu. To już lepiej zrobić fotkę w pełnej rozdzielczości 64 mega i wyciąć z niej potrzebny nam kawałek. Aparat szerokokątny ustępuje nieco możliwościami temu głównemu. Widzimy tutaj przede wszystkim trochę gorsze odwzorowanie detali, no i trochę mniej intensywne barwy. Mimo to ten moduł też można uznać za przydatny, bo oprogramowanie dosyć dobrze kompensuje zniekształcenie obrazu. No nie jest źle. Gorzej zrobi się po zmroku. Tutaj spada ostrość, pojawiają się szumy, no jak to w smartfonach średniej klasy. Na ratunek czasem przyjdzie tryb nocny, który jest dostępny również w aparacie szerokokątnym, a nawet w aparacie do selfie. Ten tryb przeważnie zapewni Wam dosyć dobre zdjęcie nocne, na pewno lepsze niż automat, no ale czasem też się podda. Kiedy jest już zupełnie ciemno, to będzie tylko szum i tyle. Podobnie ocenię pozostałe dwa aparaty. Jest jak najbardziej poprawne. Makro w porządku, tutaj głębia ostrości jedynie wymaga precyzyjne odmierzenie odległości aparatu od fotografowanego obiektu, ale jest ok. Rozmywanie też przeważnie działa bezbłędnie, nawet moja próba zrobienia rozwianych włosów na tle krzaków wyszła tutaj całkiem przyzwoicie. Także jest jak najbardziej w porządku. Selfiaki są dosyć zacne. Warto tutaj wspomnieć, że w przednim aparacie, tak jak wspomniałem, mamy do dyspozycji tryb nocny i cyfrową stabilizację, a do tego również jeszcze HDR, no i możliwość wykorzystania rozbłysku ekranu w roli lampy doświetlającej. Przedni aparat również potrafi rozmywać tło i nie czyni tego jakoś znacznie gorzej niż tylny, chociaż ma tylko jeden obiektyw do dyspozycji. Też w sumie daje radę. No i warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo rozbudowane funkcje związane z upiększaniem. Opcji tu jest naprawdę mnóstwo. W dziedzinie filmowania Oppo Reno 5G radzi sobie też przyzwoicie, chociaż niestety nie nagrywa 60 klatek w 4K, ale nagrywa za to jednocześnie przednim i tylnym aparatem, a do tego w sumie robi to w całkiem dobrej jakości, z całkiem poprawnym dźwiękiem. Oczywiście dokuczy nam trochę brak stabilizacji optycznej, no ale cyfrowa jest i w sumie nawet jest niezła. Trzeba tylko pamiętać, że korzystanie ze stabilizacji cyfrowej owocuje lekkim zacieśnieniem kadru, no bo po prostu brzegi kadrów są zwykle obcinane tutaj, żeby zredukować ten efekt drgania. Fotograficzny interfejs Oppo w zasadzie jest prosty i przejrzysty, ale jednego w nim nie lubię. Chciałbym mieć możliwość ułożenia poszczególnych trybów według pożądanej przeze mnie kolejności, jak w konkurencyjnych smartfonach, choćby Xiaomi czy tam Samsunga. A czy warto kupić Oppo Reno 5 5G? To po prostu typowy, klasyczny średniak. Nie ma poważnych mankamentów, nie ma z drugiej strony też jakichś super hiper wodotrysków, może poza tym super szybkim ładowaniem oczywiście. Ja bym powiedział, że on jest taki perfekcyjnie poprawny. Ja tu się specjalnie nie mam do czego przyczepić. Zachwytu ten telefon jakiegoś specjalnie u mnie nie wzbudził, ale jest jakiś taki fajny, jest po prostu zrobiony dobrze. Po prostu robi to, co do niego należy. Spełnia w zasadzie wszystkie wymagania, jakie stawiam smartfonowi średniej klasy. Co najważniejsze, jest bardzo poręczny, wygodny w korzystaniu. Ma dobry wyświetlacz, przyzwoitą wydajność, dobrze wygląda.
robi też przyzwoite zdjęcia. Można w nim ponarzekać na pewne drobiazgi, które nie są wadami, po prostu na rzeczy, których tu zabrakło. Zabrakło pełnej wodoszczelności, zabrakło miejsca na kartę microSD, zabrakło bezprzewodowego ładowania, zabrakło optycznej stabilizacji w aparacie. Ale z drugiej strony mamy mega szybkie ładowanie, które też w dużej mierze przesądza o praktyczności tego urządzenia. No i do tego mamy, wydaje mi się, niezłą cenę. 1999 zł to jest cena poprawna, taka jak cały ten telefon. Do zaakceptowania, nie ma czego ganić, nie ma czego chwalić, cena jest skalkulowana ok. I ten telefon też jest ok. No i nastał czas, żeby Oppo Reno 5 5G powędrował do tego pudełeczka w fajnym kolorze, a ja, żebym powędrował po kolejny telefon, który dla Was wypróbuję. Dzięki, że oglądaliście. Proszę oczywiście o wsparcie w postaci subów i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!